Siemanko, moi drodzy, witam was serdecznie z tej strony Yuken, a to odcinek z Eurotracka, z serii, w której pokazuję wam, jak leveluję swoje konto. To konto oczywiście stworzone pod levelowanie krok po kroku, można powiedzieć od zera do milionera. No i padło na to, że muszę wam pokazać w końcu swoje ciężarówki. Bo inne odcinki oczywiście odnośnie levelowania konta, jak levelować, jak zarabiać kasę i tak dalej, to wszystko macie w playliście. Tutaj dzisiaj skupimy się tylko i wyłącznie na moich ciężarówkach. Więc tak w wielkim skrócie, w końcu w tym odcinku w pigułce, co ja takiego mądrego lub niemądrego zrobiłem. Więc pierwszą ciężarówkę swoją własną, na której zacząłem robić kursy, kupiłem jakoś w granicach 15 levelu, jeśli dobrze pamiętam. I było właśnie to Volvo. No i później kupiłem sobie osobny garaż w Warszawie. Jakoś te pieniądze już tak zaczęły płynąć z tych kursów pracowników, że po prostu stwierdziłem, że będę mieć sam własnych takich 4-5 ciężarówek, tylko moich, że będę sam pracownikiem w garażu, co oczywiście ma swoje wady, bo wiecie, jak nagrywam odcinki i ponoszę różne straty, to efekt widzowie jest tego taki, że mój garaż przynosi stratę. Mój garaż widzowie przynosi stratę. No to już wam zdradziłem, jakie mam ciężarówki, ale myślę, że w tym odcinku będzie też coś specjalnego, bo chyba jedną ciężarówkę kupię, ale po kolei. No jeśli chodzi o samo Volvo, ja zrobię tak, że oczywiście wam tą daną ciężarówkę pokażę, jak ona wygląda z zewnątrz i się po prostu może, moi drodzy, teleportuję do jakiegoś tutaj miejsca. Także szybko spauzuję. Teleportuję się do jakiegoś miejsca, którym jest na przykład mechanik, a to też po to, żeby wam po prostu pokazać, no, jak ta ciężarówka ma, jeśli chodzi o ustawienia, konfiguracje i tak dalej. Volvo nie będę wam za wiele pokazywać, bo tak naprawdę widzicie je w każdym odcinku i robię nim kursy. Tu tylko takie jedno wyjaśnienie, bo ja sobie taki challenge założyłem. Ten challenge udało mi się spełnić. Do końca roku tamtego 2023 chciałem na tym Volvo przez tam powiedzmy ten grudzień wbić 50 koła przebiegu. Udało się to bez problemu. W tej chwili to Volvo ma jakoś ponad 70 koła, bo mój challenge do końca stycznia to jest, żeby było 100 tysięcy przebiegu. I mówimy oczywiście o sytuacji, w której tylko i wyłącznie ja jeżdżę tymi ciężarówkami. Także dlatego chcę mieć swoje ciężarówki, nie zatrudniać na nich pracowników, żeby ten przebieg, który widnieje w tych ciężarówkach, był w 100% moim przebiegiem. Także ja spauzuję, przeniosę się do mechanika i zaraz wam pokażę, co i jak. No dobra, moi drodzy, jestem u mechanika. Oczywiście, jak widzicie, ci mechanicy wyglądają troszeczkę też inaczej, ale to jest związane z promocją, z Poland Rebuilding, więc tym się nie sugerujcie. Mamy noc, no ale to akurat dobrze się składa, bo możecie zobaczyć, jak ładnie te światła świecą. No tak sobie Volvo ustawiłem. Tu nie ma co wielce go oglądać, bo widzicie go, moi drodzy, w każdym odcinku. Natomiast bardzo chciałbym wam pokazać, no naprawiona właśnie była przed chwilką. Tych trwałych uszkodzeń to tak ciągle nie ustawię. Jak ja sobie ustawiłem te Volvo, no bo też pytaliście o to. Ustawiłem przede wszystkim, słuchajcie, w ten sposób, żeby manewrowość była spoko. Ładunek ciężki też daje radę, wspinanie się, nierówny teren. Wiadomo, że lepiej by wychodziło, jak widzicie, z ładunkiem ciężkim i wspinaniem się, czy nierównym terenem, gdybym miał tak, ale tutaj manewrowość jest dosyć słaba, więc raczej ta wersja jest dla mnie. Zresztą powiem szczerze, wizualnie, oczywiście zmian nie będę zapisywał, bo jak widzicie, teraz mi się kolor wysypał. Niestety. Także, no to, że koła mam takie brudne, no to jest oczywiście mod związany z zimą, tak? Tak, żebyście też się tym nie sugerowali. Teraz akurat w tej chwili używam moda zimowego, no bo jak widzicie, jeżdżę w śniegu. No, silnik mam maksymalny, 750 koni. Raczej powiem wam szczerze, też testowałem jeszcze na tym poprzednim koncie, bo można ściągnąć ze Steama różne mody z silnikami mocniejszymi. Nie odpowiadało mi to. To znaczy, ten silnik był zbyt mocny. Może fajnie gadał, ale jeździć tą ciężarówką się już po prostu nie dało i tam, no po prostu nie. Te 750 koni wydaje mi się całkiem spoko. Zresztą zbiera się ona całkiem, wiecie, tyle do takiej jazdy wystarczy. No skrzynię biegów mam na maksa, tak? Jeśli chodzi o wnętrze, no to mam tam ekskluzywne, no nie ma tu filozofii. No tu oczywiście miałem malowanie, jak widzieliście, takie, tylko no po prostu mi się wysypało.
Także mam malowanie, też sobie poustawiałem tutaj dużo pierdołek, typu felgi sobie poustawiałem, opony. Te opony oczywiście możecie sobie tutaj kolor tego napisu zmienić, na jaki będziecie chcieli. Jeżeli chcielibyście, nie wiem, szary, to możecie, zobaczcie, sobie zrobić na szary, możecie w ogóle, nie wiem, na czarny. Mi jakoś ten biały się podoba, możecie zrobić równie dobrze, nie wiem, na czerwono czy na żółto, tak? To już jest wasza tutaj inwencja. Natomiast mi się chyba ten biały jakoś tak najbardziej podoba. Jakoś nie zmieniałem, także spoko. Czy tu są jeszcze jakieś? No wiadomo, ustawiłem sobie tablicę. Tutaj będziecie się pewnie dziwili, jak to jest, że mam tablicę spersonalizowaną. To jest dzięki World of Trucks. Tam ustawiasz sobie to i to ci zapisuje. Tutaj są różne opcje, wiadomo, ja sobie akurat taką ustawiłem, bo tutaj mam jakieś LEDy, które nie wiem, chyba mi nie świecą. Mimo, że mam ustawione to w panelu, ale coś mi tam one nie świecą. Ekskluzywne, no to już jak będziecie chcieli, to już tam szczegóły wam powiem, bo to myślę nie ma co się akurat tak spinać. Tutaj sobie światełka zamontowałem, dwie trąbki, które działają. A we wnętrzu, no to tak jak widzicie, często podczas kursów tu nie ma co. To tam zawieszka Eurotraka, jakaś tam kostka, tak akurat sobie, wiecie, po swojemu. Tutaj jakieś tam niby ze zleceniem, wiadomo, gaśnica, bo ostatnio była na czasie, chociaż teraz z mody wyszła. No i tu już więcej nie mam, aczkolwiek był ten mod, on jeszcze chyba na 4.9 wersję nie działa, 1.4.9.2. Był taki mod, że można było tutaj sobie fajną panienkę w miniówce posadzić lub tutaj mogła siedzieć, mogła być też naga. Ja to dodawałem, bo mi się to podobało, tak? Także tutaj panienka jeździła. Jeśli mi ten mod zacznie działać, to zobaczycie na pewno w jednym z następnych odcinków, że z tą panienką będę jeździć. Lusterka są chyba chromowane, jak dobrze pamiętam. No i tutaj jakby większej filozofii nie ma. No tu tych firanek sobie nie zamontowałem, bo mi się to po prostu nie podoba. No niektórzy z was lubią. Jak dla mnie to taki turecki klimat, troszkę taki, no taka wiocha. Jak dla mnie to jest taka wiocha, także nie montowałem tych firanek. No i więcej tu nic takiego nie ma. To myślę, że nie ma co, moi drodzy, pokazywać. No ale dobra, nic nie zapisujemy. Aha, że tak, dobra, czekajcie, bo się rozpędziłem. Natomiast pokażę wam, moi drodzy, kolejną ciężarówkę. I też oczywiście kupimy, bo ściągnąłem, to już mogę wam się pochwalić, że sobie ściągnąłem, słuchajcie, ściągnąłem sobie fajną ciężarówkę. Także zobaczycie. Myślę, że jest mega. Wybierzmy sobie oczywiście garaż Warszawa, bo tu są tylko moje. Mana widzieliście, manem zrobiłem 2800 kilometrów. Jeździliśmy, słuchajcie, często manem w tej serii do Świętego Mikołaja. Ja mana, o, wjedziemy sobie do garażu. Mana sobie, słuchaj, tu jak widzicie mam też inną trochę, bo w każdej ciężarówce trochę inaczej mam ustawione, troszkę inaczej mam, wiecie, ustawione, jeśli chodzi o kamerę. Jest podobna sytuacja, jakieś tam felgi sobie zamontowałem, koła i jakoś tak ten man dla mnie, powiem wam, w tym kolorze. Jeszcze zobaczmy, czy światła na pewno tutaj, bo gdzieś miałem jakieś dodatkowe, ale chyba nie ma. Chyba nie mamy. Nie montowałem, nie wiem dlaczego. Szkoda, że trzeba każdym razem do serwisu podjeżdżać, żeby wam to pokazać. Ale może w manie coś tam sobie dodam, jakieś światełka. No, manik jak manik, no po prostu jeździliśmy nim do Świętego Mikołaja. Podoba mi się, fajny manik, dobrze mi się nim jeździ. Jedyne co, tak jak widzicie, no to mam te lusterka z sensorem. Plus ich jest taki, że jak coś ci się zbliża, jakiś pojazd, to się świecą i wydają dźwięki, natomiast na pewno minus, według mnie to nie wygląda. Według mnie jednak auto powinno mieć lusterka na zewnątrz. Jestem jakoś, nie wiem, człowiekiem może starej generacji, możecie to powiedzieć śmiało, no kurczę, dla mnie lusterko powinno być na zewnątrz, a nie w środku. Ja wiem, że plusy w środku jest to, że deszcz ci na nie napada i tak dalej, natomiast no... No nie jest to jakaś opcja dla mnie, ale ten man, no to mam też go na fulla, słuchajcie, ustawionego, ale to też wam pokażę. Dobra, jadę do mechanika, ale no to jest tam akurat tam raptem 3 km, no ale też wam pokażę tego manika w praktyce. Gada, myślę, że całkiem spoko. Skręć w lewo. Jeździ, no troszkę gorzej niż Volvo. Ale tragedii nie mam. No oczywiście jadę do mechanika, także wiecie, mam zieloną strzałkę, widzowie. Mam zieloną strzałkę. Nie ma czerwonego światła dla mnie w tej chwili. Jak widzicie,
Oczywiście mam tutaj zimę, bo mam moda na zimę, nagrywam odcinki z modem na zimę. Także, no i mam oczywiście Poland Rebuilding, więc tak Warszawa u mnie teraz no, wygląda. Natomiast Manik, jak widzicie, całkiem zgrabny. No mogliście go zobaczyć w kursach do Świętego Mikołaja. Jakoś tam go specjalnie nie ustawiałem, teraz nim nie jeździłem już, dlatego że mam challenge, ale będę zmieniał właśnie ten challenge. Myślę, że na przebieg z Volvo no, będzie lepszy, jeśli ja sobie po prostu będę też jeździł co któryś odcinek na przykład manem. Teraz tak myślę właśnie, że mam do nagrania odcinek z jazdy po Polsce, gdzie ta droga jest odśnieżona, tak jak tu widzicie, bo to też jest taki dodatkowy mod, że jest jednocześnie śnieg, ale z drugiej strony jest odśnieżone. Także myślę, że możliwe, że tym manikiem sobie taką trasę zrobię. Tu mam troszkę inne ustawienia i fajne to jest, to mi się podoba, że jak zrobisz ustawienia kamery, to jakby zapamiętuje ci to dla każdej ciężarówki, nie? I to jest według mnie fajnie, czyli usiadłem w manie, mam tak ustawione, widzicie, tak na full. Trzymaj się prawej oddalenie, że całą deskę rozdzielczą widać i to mi się słuchajcie, bardzo podoba, nie? Że no jest tak, wiecie, zapamiętane, a jak wsiądę w Volvo, to mam ustawione inaczej. I tak jakby sobie to po swojemu ustawiłem. Na pewno jakiegoś podświetlania w manie mi brakuje. Tam sobie jakąś wodę zamontowałem, tam wiecie, trzymaj się doły. Prawej strony, także już skręć w prawo. Jak dojedziemy do mechanika, to już wam wnętrza nie będę pokazywał, no bo tu w zasadzie nic takiego, słuchajcie. Skręć w prawo. Zwolnijmy, dobra, bo się zaraz gdzieś tu przydzwonię i będzie tyle z tego. W sumie mogłem pomyśleć, stać mnie na to, to zrobię z następną ciężarówką. Od razu zrobię od holu i do serwisu. Bez sensu jadę. Wiecie, no niby szkoda kasy, ale tak z drugiej strony w tej chwili mnie na to stać. Ale chciałem wam po prostu pokazać, jak się tą ciężarówką też jedzie. Bo to też, wiecie, nie chodzi o to, żeby ją tylko pokazywać na żywca, tylko też, żeby nią się przejechać. A, dobra, jest wjazd. Już chciałem pod prąd pojechać. Kolejna trasa za nami. Także Manik, no, dobrze hamuje, dobrze się trzyma, fajnie gada, tylko coś... Właśnie, klakson mi się w manie nie podoba. To jest dla mnie takie, jak widzicie, no... Jeśli chodzi o klakson, to słabo. Konserwacja, no tu jakichś uszkodzeń wielkich nie mam, no bo nim za dużo nie jeździłem. Raptem tam nim 2000 km zrobiłem. Tak on wygląda, takie czerwone sobie tutaj bajery zamontowałem. Oczywiście, jak widzicie, tablicę rejestracyjną mi pamięta. W każdym aucie. Tutaj zrobiłem chyba bardzo podobnie. Bardzo podobnie chyba mam to ustawione, chociaż jak widzicie jest on troszeczkę gorzej się spisuje niż Volvo, jeśli chodzi o takie różne ładunki. No silnik raptem 640 koni, no czyli 110 koni mniej od Volvo. Trochę to czuć, ale jak widzicie zbiera się całkiem spoko. Nie ma co tutaj narzekać. No wnętrze to już widzieliście, to tutaj nie ma co dyskutować za wiele. No tak to laptopa jakiegoś, takie tam pierdołki. Chciałbym zobaczyć, ale widzę, że chyba więcej dodatków nie ma, no bo jak już pokazuję wam ciężarówki, to chciałbym je też, słuchajcie, razem z wami ewentualnie stuningować. Ale tutaj raczej bym tego nie zmieniał. Nie, czerwony dodatek jakoś mi się podoba. Mam tutaj z napisem MAN. Żadnych światełek tu chyba widzę, nie możemy niestety dodać. A szkoda. A szkoda, widzowie, a to... A to mi nic tu nie zmienia, jeden napis to tam akurat. Tu bym mógł taki jakiś bajer dodać i mógłbym ewentualnie jakieś światła dodać tutaj. No wiecie co, myślę, że w tym maniku też sobie dodamy jakieś światełka. Czy one są ładne, to już nie wiem, to jest kwestia gustu. Jednym się podobają, ja bym wolał jakieś... No dobra, tragedii nie ma. Taki wiecie, dodatek, żeby po prostu troszkę... Tutaj mamy trąbitko. A tych kogutów to myślę, że tu nie będę montował. No i co? No i dalej to już tam widzieliście opony, wszystko tak samo, chociaż tu bym jakiś... A tu nie mogę, dobra. Bo tu mi się coś pokasuje, to wolę nie ryzykować. Tych opon od skani nie, ale to za chwileczkę zobaczycie właśnie też i za chwileczkę zobaczycie skanie. No taki tam tradycyjny manik, no. Nie da się z nim... Znaczy wiadomo, mogę sobie coś tam ściągnąć jeszcze, jakiegoś mana ze Steama. Jak widz będzie chciał, to mogę ściągnąć, możemy trochę innym jeździć, ale myślę, że jest spoko. Natomiast co do malowania, to akurat ja go, widzowie, zostawiłem
Kurczę, no. Ten złoty mi się najbardziej podoba, bo tak, wiecie, nie chciałem każdej ciężarówki w te barwy polskie. Zresztą jakoś mi do tego Mana to te barwy polskie nie pasują. No to by może pasowało. To jeszcze by może pasowało jakoś tak. Mówię też pod tym kątem tego grilla, nie? Ale nie chciałem każdego, no to ładnie wygląda, ale wiecie, nie chcę, żeby każde auto wyglądało identycznie. Chciałbym mieć jakiś taki, powiedzmy, zostawiony, nie wiem, jakiś, no jakąś różnicę, nie? No to te jakoś tak do mnie nie. No to by może było spoko, jakby to przekoloryzować troszkę, ale wydaje mi się, że póki co. Dobra, zróbmy, widzowie, tak. Zróbmy takie machnią. Wybiorę, napiszcie w komentarzach, na jaki kolor przemalować mana. Co zrobić z tym manem, bo tu wiele przeróbek nie ma. I wybiorę po prostu, jeśli komentarze gdzieś będą się powtarzały, czy jeden komentarz będzie miał najwięcej serduszek od was i komentarzy, to wtedy tak zrobię. O, robimy, widzowie, challenge. Co wy na to? Widz decyduje, jak ma wyglądać ta ciężarówka. Dobra. Następna ciężarówka, moi drodzy, to będzie Scania. Tak, mam taką oto Scanię, ale to już mogę wam powiedzieć, że będzie więcej Scanii. Scania to w ogóle, słuchajcie, chyba nie przejechała żadnego dystansu, widzowie. Zobaczcie w ogóle, jak Scania gada, nie? Zobaczcie, jak ta Scania gada. Wjedźmy sobie może do garażu. O, ja się przetransportuję już teraz, to już się przetransportuję, słuchajcie, do mechanika na zasadzie, wiecie, odholuj pojazd do mechanika. Chociaż kawałek może. Albo dobra, powiem wam tak, nie będziemy tutaj jazdy robili w tym odcinku. Umówmy się, widzowie, że możecie również zostawić komentarz w następnym odcinku, w którym będę robić trasę po Polsce. Jaką inną ciężarówką taką trasę dla widza mam zrobić? Tu widzę, że jeszcze muszę uruchomić jeszcze, bo pamiętajcie, że za każdym razem, jak światła jakieś dorabiacie, przerabiacie, to za każdym razem musicie kliknąć, nie? F4 i wtedy. Tutaj sobie takie jakieś tam fioletowe zrobiłem, chociaż chyba te na dole mi różowe wyszły. Ale wiecie, facet jak facet. Facet mało kolorów rozróżnia. Też jest na polską przemalowana. Fajnie gada ta Scania, patrzcie. Że tak ma. Trąbitko takie samo jak Volvo. No, jeśli chodzi o środek, to też mam mniej więcej to tak ustawione. Widzicie, każdą ciężarówkę mam, widzowie, inaczej ustawioną. Także, o, tu możemy sobie tego moda chwilowo wyłączyć. Tak, jakieś tam pierdołki, no. Jak dziewczynę mi się uda ściągnąć, to obiecuję wam, że w każdej ciężarówce dziewczyna będzie siedziała. Z Kanią również bardzo chętnie jakiś dystans zrobię. Z tego, co pamiętam, moi drodzy, to myślę, że tutaj mogę się szybko przetransportować w sumie do garażu, do mechanika, żeby wam pokazać, ale tutaj raczej, moi drodzy, nie mamy jakoś. No jest raczej ta Scania bardzo zbliżona, słuchajcie, do Volvo. Znaczy do Volvo, przepraszam, do. Ej, czekajcie, czekajcie. Nie tak? Tu Enter. Muszę zamknąć. Teraz. Co, ja nie wjechałem? Co jest? Gdzie to jest ten mechanik? No myślałem, że jak odholuj do mechanika, to odholuj. No to jest mała wada. No jestem u mechanika. No i co? No i Enter. Serio? No byłem u mechanika. Widzicie, to jest taki bug czasem, kurczę. Jest czasem bug w tym Eurotracku. No i tak może lepiej ją widzicie, bo jest lepiej podświetlona. Czy coś tu można zmienić? Nie wiem, czy bym chciał. To mi się. Taka wersja Scanii, od razu wam powiem, mi się nie podoba. Chciałem taką bardziej, wiecie, niższą. Oczywiście, jak zwykle, mi się pokasowało. Też mam ustawione takie podwozie na 2, czyli no manewrowość tu jest średnia, ale no generalnie. No jakoś ja nie mam żadnej ciężarówki, która by miała na 100% ładunek ciężki i nierówny teren. To od razu wam powiem. Gdzieś ta manewrowość dla mnie też jest ważna. A widzicie, bo ja awansowałem z levelem, czyli możemy dać jej 730 koni. No to oczywiście, że jej damy 730 koni.
Pamiętam, że to nie było dostępne. Tutaj wersja standardowe, ekskluzywne light, ekskluzywne dark. V8 bym chciał. O, chcę V8, chcę V8, koniecznie chcę V8. A tak to chyba tutaj nic więcej. No malowanie, no to już mieliśmy polskie, nie? Malowanie mieliśmy polskie, to jeśli dobrze pamiętam, to ta Scania mogłaby być nawet i taka. Powiem wam szczerze, widzowie, bo nie chciałbym, żeby każde auto było, wiecie, jakieś identyczne. Ja myślę, że mogłaby ta Scania być taka. Myślę, że całkiem spoko. Chciałbym, żeby te auta się od siebie czymś gdzieś tam, wiecie, wyróżniały. No i tu mamy też całą masę jakichś tam rzeczy. Tutaj jakieś lampki też pomontowałem, jak widzicie, fioletowe wszędzie. Tutaj też zamontowałem lampki, ale to chyba tu było trzeba gdzieś wybrać. Nie mam chyba tutaj gdzieś trąbitka, z tego co pamiętam. Tu mogę sobie flagę zamontować polską. Ale nie wiem, czy chcę, bo coś tak już wystarczy. Jest, wiecie, nie wystarczy. Już jest jedno, to wystarczy. Ale trąbitko oczywiście musi być, widzowie. Jak najbardziej. No, no, takie tam, wiecie, ustawienia. Tutaj rurę wydechową sobie zamontowałem, ale zaraz zobaczycie najlepsze, bo za chwilę, widzowie, zobaczycie najlepsze. No dobra, zapiszmy te zmiany już. Niech będzie. Ostatnie moje auto, moi drodzy kochani. Dlatego mówię, nie będziemy robili kursów jako takich, bo stwierdziłem, że lepszą zdecydowanie wersją będzie robienie tych kursów po prostu w następnych odcinkach. Także zobaczcie, Volvo, którym dość dużo jeżdżę, ma, no tutaj niby pokazuje 71 tysięcy. Nie wiem dlaczego na liczniku mi 73 pokazuje, ale to może ja coś pomyliłem. Scania ma raptem 92 km, czyli praktycznie nic nią nie jechałem. Mercedesem w ogóle zero, a manem, jak widzicie, 2800 zrobiłem. Także mamy jeszcze Mercedesa, moi drodzy, i będzie piąta ciężarówka, bo najlepsze, myślę, że zostawiłem na koniec. Dla widza najlepsze na koniec. Także Mercedes też mi się podoba. I zaraz by było pytanie, tylko tu mi na pewno podświetlenia brakuje, widzowie. Od razu wam powiem, w tym Mercedesie jest jakoś tak strasznie ciemno. Gada on też bardzo fajnie. Ale mówię, Mercedesem jeszcze nie jeździłem. Tak wygląda Mercedes w środku. Także, o, tak on wygląda. No co, no, tu mi się nie podoba. Powiem wam szczerze, tu mi się ten Mercedes kompletnie... Czegoś mu brakuje, nie? Niby go zrobiłem i tu będzie trzeba go ewidentnie przerobić, bo czegoś temu Mercedesowi brakuje. Ale to już, moi drodzy, zostawiam pytanie wam. Tutaj rura wydechowa, jak najbardziej widzicie, jest. Ale coś ewidentnie temu Mercedesowi brakuje. Coś z nim jest nie tak. Aha, no i oczywiście, znowu jak widzicie, zawsze trzeba tą regulację świateł sobie sprawdzić. No, Mercedes jest kompletnie... Ale powiem wam szczerze, Mercedesem jakoś... No, nie spędziłem czasu na przeróbkach jego. Więc ja może nie będę go tu przerabiał w tej sytuacji, widzowie. I to będzie też zadanie dla was, jak macie ochotę... macie jakieś tam swoje propozycje, co w tym Mercedesie ma być, to 625 koni. Też mniej, nie? Więcej już chyba nie może. I piąta moja ciężarówka, której jeszcze nie mam, ale razem z widzem ją teraz, widzowie, kupuję. Wiecie, co to będzie? Patrzcie. Coś takiego. Jest oczywiście mod ze Steama, żeby tą Scanię mieć. W ogóle polecam wam Volvo, to 2020, jeśli dobrze pamiętam. Ja nie wiem, czy tego moda mam tu zamontowanego. Musiałbym zobaczyć, żeby wam pokazać. Mam FH 2020, tylko ja tego moda chyba tu nie mam. 2020 jest lepsze to Volvo. Czy w sensie ładniejsze. Dobra, także zarządzaj ciężarówkami. I tutaj skupiliśmy sobie Scanię S. Ta jest R, ta jest S. Także siądź za kółkiem, tam się kawałeczek dosłownie przejedziemy i zobaczymy, co można w tej ciężarówce tutaj ulepszyć. Jak widzicie, teraz oczywiście będzie mnie czekało ustawienie. Ja nie lubię jakoś tak super blisko, powiem wam szczerze, tych
tych wszystkich rzeczy. A, już się świeci wszystko. No, zobaczcie, robi robotę. Ktoś ładnie to zrobił, tak. Powiem wam, że ładniejsza od mojej. Bardziej mi się podoba niż moja. Także tu też zobaczymy, co zrobimy z tą moją skanią. Ta będzie właśnie jedyna na, że tak powiem, jednoosiowa. To zróbmy nią sobie krótką rundkę, widzowie. Przypuszczam, że tutaj... Przypuszczam, że tutaj wielkich urozmaiceń nie ma, natomiast ja z miłą chęcią, widzowie, bym sobie... Nie, to ustawienie kierownicy mnie wkurza, nie? Czekajcie, to ustawienie kierownicy mnie wkurza w ogóle. Tak sobie zrobimy. Tak, tak aby ktoś nie wiedział, regulacja fotela to się robi tak. Tu sobie możecie dużo rzeczy poustawiać. Przede wszystkim oddalenie, czyli pole widzenia. Ja tak lubię, wiecie, troszkę dalej to mieć. Lubię, jak mi się ustawienie kończy po prostu tak. Każdy z nas ma oczywiście inaczej, więc ja tam jakby absolutnie nie mówię, jak macie to ustawiać, bo każdy inaczej lubi. I każdy ma jakieś tam swoje, nie? Powiedzmy, że... preferencje, ale myślę, że u mnie to tak by było całkiem spoko. Nic, jak widzicie, nie mam tu poustawiane, no bo dopiero co ją kupiłem. Przetransportujemy się może zaraz do garażu, ale... to będzie jedyna moja Scania, słuchajcie, która... fajne felgi, która będzie właśnie taka. Z jedną osią z tyłu, nie będzie więcej osi. O, fajne światła, podoba mi się. Zaraz coś na bank przydzwonię, nie? To jest więcej jak pewne, bo jak ja się bawię kamerami i myszką. W ogóle ktoś z was pytał, czemu sterowania na myszkę nie ustawię, no bo wtedy nie mógłbym obracać myszką kamery. Fajna Scania, fajna, no. Dobra, przetransportujmy się może faktycznie do... światła fajne, no, stop fajny, elegancko. Nie będę sprawdzał VMAXa i tam innych rzeczy, bo to wiecie. To możemy sobie nią trasę też zrobić. Także widzowie, wybieracie, jakim autem następnym. A, no cóż, no widz musi mi wybaczyć, ja nie umiem tak. Ja tak nie umiem. Jakim autem, słuchajcie, następnym robimy kurs? Znowu te różowe jakieś na drodze dziwadła. A miało tego nie być, jak... miało tego nie być, jak dam odśnieżone drogi. Jezu, jak to strasznie wygląda. Oj, po oczach daje. No dobra, baga trafiliśmy jakiegoś. Niestety, no wiecie, to ten mod na śnieg też ma swoje drobne wady. Nie powiem, że nie. Właśnie jesteście jego świadkami. Dobra, to tu sobie stańmy na poboczu. Ciężko to nazwać poboczem. No, także fajna Scania, fajna. Odpolujmy do garażu, znaczy nie do garażu, tylko do mechanika. Już mam 2% uszkodzeń, nie? Dopiero co wsiadłem w nową Scanię, już 2% uszkodzeń. No tak jest, jak ja dla was zawsze jakieś ujęcia robię. Wiecie, jak ja bym cały odcinek jechał tylko w kabinie ciężarówki, to pewnie bym w ogóle nie uszkodził auta. Ale jak ja się bawię, robię jakieś tam ujęcia, co chwilę pokazuję jakieś widoki, czy samą ciężarówkę, no to się nie da, to się nie da. To się nie da. Dobra, zobaczmy, co ta Scania tu ma, bo może jej coś tam też dodamy. Tu w niej bym nie przerabiał nic, bo według mnie fabrycznie ona przez tego twórcę, który zrobił tego moda, jest tak świetnie skonfigurowana, że tu nie ma co przerabiać. No chyba, żeby dało się silnik ulepszyć, ale wątpię. O, piękna Scania. Nawet nie wiem, czy kolor bym chciał, ale to za chwilę zobaczymy. Tu bym nic nie zmieniał. Tak jak mówiłem, bo zmiana tego też nam popsuje felgi. Będziemy musieli później to naprawić. 730 koni, czyli więcej już nie można. Nierówny teren, ładunek ciężki. No ale słuchajcie, ta Scania nie musi być do ładunku ciężkiego. Kto powiedział, że ona musi być do ładunku ciężkiego? Można, widzowie, skrzynię biegów dać lepszą. O, zobaczcie, manewrowość, ładunek ciężki i nierówny teren. Dobra, dajmy lepszą skrzynię biegów. Ekskluzywne V8, no i tak, jeśli chodzi o kolor... Amazing Scania to jest chyba w ogóle jakieś tutaj już malowanie, więc ja bym tego malowania raczej nie chciał.
A nie, niby aż tak nie popsuje. W zasadzie nie popsuje, ale nie wiem, czy chciałbym wam, powiem szczerze, tą skanię. Kurczę, jakoś... No nie wiem, srebrna, nie, tak... Unia Europejska? Niekoniecznie, no. Nic nie mam do Unii Europejskiej, ale to tak... Aż takim maniakiem nie jestem, żeby sobie, wiecie, Unią Europejską auto malować. Nie, raczej powiem wam, że to chyba fabrycznie jest tak fajnie zrobione, że ja tu lepszego koloru nie widzę jakoś. Może ten odcień czerwieni, ten żółty, to już w ogóle jak nie powiem, co wygląda. No pomarańcz tak jakoś, no... Dobra, zostawmy. Zostawmy ten taki szaro-srebrny, czy tam metalik z tymi paskami. Dla mnie jest spoko. Dla mnie jest spoko. Zobaczmy przede wszystkim, jakie tu są jeszcze dodatki. Czy są jakieś dodatki? Nie, no wszędzie światełka już są pomontowane. Ja wam powiem szczerze, że tu już bym absolutnie nic nie zmieniał. Może to jedynie? Może to, żeby była skania srebrna. Może jedynie to, no i może tablicę rejestracyjną bym sobie tutaj przyczepił. Ale czy ja wiem, czy tu... Aha, w środku tutaj teraz robimy. To może na fioletowy. Może chromowane lusterka. O, może chromowane lusterka by mi bardziej odpowiadały. Ale tak to... Nic bym nie zmieniał. Ja wiem, czy tą trąbitko dawać. A damy trąbitko dla ozdoby chociaż. O, no to może jedynie tak. Może jedynie tak, widzowie. No to mi się może bardziej podoba. No i to w zasadzie wszystko. Tu są malowane. Malowane V8. Nie widzę wielkiej różnicy, poza tym, że tu się jakby taki jakby schodek pojawił jakiś. No to może niech będzie. Tu jest skania, tu byśmy nie zmieniali. Nie, wiecie co, nie chcę tej skanii jakoś tak... Nie czuję takiej potrzeby, żeby tu... Co tu można zmieniać? No według mnie jest wszystko tak super. Tu może bym rurę wydechową dodał, widzowie. Zamiast tego... O! Może zamiast tego bajeru ja bym tu po prostu dodał... rurę wydechową. Co tak... Tak nie wiem, no nie mam zdania, nie? No ale dobra, niech będzie sobie ta rura wydechowa. No i to może wszystko, co bym w tej skanii zmienił. Kolor bym może troszeczkę jakoś, nie wiem, jeszcze podrasował, ale jakoś nie chce mi się z tym bawić, ale to też wy pewnie napiszecie jak zwykle w komentarzach i coś tam wymyślimy. Natomiast wnętrze, moi drodzy, co z tym wnętrzem? No kierownicy to myślę, że nie będziemy zmieniali. Myślę, że tak. O, to. Podświetlanie niech będzie niebiesko-fioletowe, żeby trochę tam było jaśniej. Tutaj jakieś pierdołki można dodać na deskę, a ja generalnie no kubek polski niech sobie będzie, albo czarny. O, Land Rebuilding, niech będzie taki. O, szkoda, że nie można kilku. Tutaj jakieś tam pierdołka niech sobie będzie. I co? No i tutaj, no nie, no już gaśnicy nie będę dawać, bo już moda na gaśnicę wyszła. Tutaj będzie miejsce czekało na panienkę, widzowie. Tu będzie panienka jak nic. O, myślę, że do tej skani pasuje jak najbardziej. Słuchajcie, myślę, nie, no żadnych firanek. Myślę, że do tej skani jak najbardziej to pasuje. Nie wiem, czarna kostka do gry? Kurczę, albo taka czacha. Dobra, ta czacha mi się podoba, chociaż ta jest chyba ładniejsza, bo tak się nie błyszczy. No i to tak w zasadzie tu większych jakichś manewrów nie możemy wykonać. Foteli nie można zmienić, widzę. Także spoko, spoko. Będzie kurs również nową skanią. Zapisuję zmiany. I tak wyglądają, widzowie, moje ciężarówki. Także widzicie, jak to jest. Możemy sobie jeszcze raz, ostatni raz zerknąć. No może nie, źle. Według garaży raczej bym musiał to zrobić, bo to mi się pomiesza. Chociaż nie. Nie powinno mi się pomieszać, jak tu segregację zrobimy. Czyli Volvo 71 tysięcy przebiegu. Nim będziemy oczywiście najczęściej robili kursy, to się nie zmienia. Mamy skanię kupioną, którą no aż z ciekawości jakiś kursik zrobię dla widza. A po mapie Polski może zobaczymy z jakimś delikatnym ładunkiem. Mamy tą skanię naszą, o taką polską. W sumie fajnie, bo dwie skanie niech będą te dwie skanie. Ta jest trochę wyższa
i z jedną osią, a ta jest z kolei niższa, z dwoma osiami. Akurat skanie dwie możemy mieć. Co do Mercedesa, to on mi się nie podoba, także tutaj wszyscy razem wspólnie go myślę, że przerobimy. Coś z nim trzeba zrobić, żeby jakoś ludzko wyglądał. Co do mana, jakieś drobnostki, chociaż tu się zastanawiam, czy nie ściągnąć sobie po prostu mana jakiegoś moda, tak jak mamy tą skanie. Moi drodzy, no jednak robi to robotę, to może mana też jakiegoś fajnego bym sobie ściągnął. Albo mana takiego zwyklaczka zostawimy, niepomalowanego i tyle. Także to jest moje 5 ciężarówek na ten moment. Wszystkie mają no, tam więcej niż 600 koni. Najwięcej ma Volvo 750, potem Scania 730. No a najmniej Mercedes 625. Także tym Mercedesem no, najchętniej bym najmniej jeździł. Jeżeli mam tutaj powiedzieć od razu o kursy, to Volvo idzie na pierwsze miejsce, ale też niewykluczone, że możemy Volvo FH 2020 kupić, bo moda muszę po prostu aktywować, nie? Nie wiem, dlaczego go nie aktywowałem tutaj. Także 2020 też mogę mieć i sobie porównamy, jak się jeździ, jak wygląda w ogóle ta nowa wersja Volvo. Chociaż z tego, co pamiętam, ta starsza mi się jakoś bardziej podobała. Nie wiem, co tam było, ale to też posprawdzamy. No to tyle, jeśli chodzi o moje ciężarówki. Tak długi odcinek z tego wyszedł. No nie będę wam, wiecie, każdą ciężarówką was woził. Ja sobie po prostu mam Scanię i nią pewnie nagram dla was odcinek po Polsce, bo mam jeszcze parę odcinków do nagrania, także pierwsze jakieś tam kilometry tą Scanią pewnie zrobię. A z wami się żegnam. Dziękuję, drogi widzu, za oglądanie. No i oczywiście tradycyjnie będzie mnie bardzo miło, jeśli zostawisz łapkę w górę, komentarz pod filmem. To była już jeden taki z ostatnich odcinków, jeśli chodzi o serię Moja Firma, bo już nie ma za bardzo czego pokazywać przy tym moim levelowaniu, bo ono się de facto skończyło. Natomiast będą jeszcze może 2-3 odcinki już bardziej takie, wiecie, na zasadzie, nie wiem, lifestyle'u, że wymieniam wszystkim pracownikom ciężarówki właśnie, jak zainstaluję to Volvo FH 2020. To może wszyscy pracownicy będą mieli wymienione ciężarówki na właśnie to Volvo z mocniejszym silnikiem, z jednym wspólnym malowaniem, a może wszystkim w ogóle taką Scanię kupimy, chociaż wolałbym nie, bo wtedy się pomieszają. Moja się pomiesza z pracowników, moja musi być inna. Więc myślę, że to Volvo FH byłoby całkiem spoko, a może w ogóle i many kupimy? Właśnie, widzowie, też możecie napisać w komentarzach, bo będzie taki odcinek niedługo. Ja czekam, aż mi się, nie wiem, 100 milionów gdzieś tam uzbiera na koncie. Pewnie stanie się to niedługo. To możemy taki odcinek nagrać, że wszystkim pracownikom oczywiście nowe, identyczne ciężarówki z identycznym jakimś max silnikiem, bo to chodzi tylko o silnik, ewentualnie z jakimś drobnym malowaniem. Możemy wszystkim pracownikom takie ciężarówki wymienić. Będzie to temat na następny odcinek, ale również, drogi widzu, zostaw komentarz pod filmem, jaką ciężarówkę dla pracowników byś proponował lub proponowała. Napisz śmiało, jak będzie komentarz miał najwięcej serduszek, lajków, tak, czy komentarzy pod twoim komentarzem, to wybiorę właśnie tą ciężarówkę specjalnie dla ciebie. Odcinek wtedy będzie dedykowany. A teraz już naprawdę kończę, także żegnam się z wami. Wspaniałego dnia, wieczoru czy nocy, kiedykolwiek to oglądasz. Trzymaj się, cześć!